Utrata niemal 4000 euro i otwarty dostęp do konta bankowego. To cena, jaką zapłaciła 31-letnia kobieta ze swoją łatwowierność. W miniony wtorek wieczorem odebrała połączenie telefoniczne. Od anglojęzycznej rozmówczyni podającej się za holenderską urzędniczkę dowiedziała się, że ktoś nieuprawniony posługuje się jej numerem BSN, który jest odpowiednikiem polskiego pesel -u. Wyjaśniono jej, że rzekomy oszust wynajął na jej dane samochód i spowodował wypadek. Dalsza część rozmowy odbyła się z mężczyzną, który miał być przełożonym telefonującej urzędniczki. Poinformował 31-latkę, że istnieje możliwość zmiany numeru identyfikacyjnego, ale trzeba niezwłocznie przelać na to pieniądze. Mężczyzna przeprowadził kobietę przez instalację w jej komputerze z dalnego pulpitu i dzięki niemu obserwował proces logowania się kobiety do banku. Nieświadoma oszustwa 31-latka sama wykonała na wskazane konto przelew w wysokości niemal 4000 euro i udostępniła oszustom dane logowania do banku. Policja nieustannie apeluje do mieszkańców: nie instalujcie na swych urządzeniach żadnych aplikacji sugerowanych przez osoby dzwoniące lub dostarczające aplikacje za pośrednictwem wiadomości elektronicznych. Funkcjonariusze proszą również o szczególną ostrożność w podejmowaniu decyzji finansowych, nie ufać osobom, których nie znacie.